Nie miałem jeszcze 7 lat, kiedy w sklepie w Wilnie matka kupiła okazyjnie skrzypce. Zaprowadziła mnie do zmęczonego człowieka, którego tytułowała maestro. Ilekroć chwyciłem smyczek, słyszałem... Do dziś jeszcze słyszę okrzyki aj. Pod koniec 3. tygodnia odebrał mi skrzypce i kazał iść do domu. Zdawałem sobie sprawę, że mój brak talentu muzycznego był dla matki wielkim rozczarowaniem. Po długich wahaniach między malarstwem, sceną, śpiewem i tańcem zdecydowałem się na literaturę. Zaczęły się poszukiwania innej drogi, która mogłaby zapewnić mi sławę. Przede wszystkim, moje dziecko, musisz pamiętać o jednym. Nigdy, ale to nigdy, nie przyjmuj od kobiet pieniędzy. Słyszysz? W takim razie umarłabym ze wstydu. Przysięgaj. Przysięgaj na głowę swojej matki. Możesz przyjmować różne rzeczy, na przykład portfel albo wieczne pióro, ale pieniędzy nigdy. Możesz przyjąć nawet Rolls Royce'a, ale pieniędzy nigdy, słyszysz? W dniu upadku Francji siedziałem oparty o ścianę hangaru i przyglądałem się obrotom śmigieł Dena 55, który miał nas zawieźć do Anglii. Trzymałem już nogę na stopniu, kiedy spostrzegłem, że w moją stronę zdąża ktoś na rowerze i macha do mnie ręką. Jakiś telefon do pana, pilna sprawa. Głos matki znalazł do mnie drogę. Nie miałem wątpliwości. Do telefonu z pewnością wzywała mnie matka. Słyszysz mnie? Wiem, że mnie słyszysz. Musisz przedostać się do Anglii. Anglia nadal walczy. Jeszcze im pokażemy. Francja zwycięży. Vive la France! Vive la France! Drodzy Państwo, najpiękniejsza opowieść o miłości syna i matki. Spektakl na podstawie powieści Romain Gary, Obietnica poranka. Koprodukcja Teatr Nowy i Konsulat Kultury. Teatr Nowy w Łodzi, Konsulat Kultury w Gdyni, a przedstawienie dla wszystkich. Serdecznie zapraszamy.